Cześć, jak się macie? Tutaj jest Ludamen.pl i witam Was w FIFA 22, gdzie zaczniemy teraz Ultimate Team. Wersja na PC, pamiętajcie, to jest wersja na PC, która graficznie niczym się nie zmienia, ale już w pierwszym meczu, co grałem, było widać, że są polepszone i parady bramkarzy. I zaczynamy Ultimate Team. Trochę się aktualizuje. Okej. I dajemy dalej. Zatem do dzieła. Czas zbudować pierwszy skład. Jako nowy menedżer znajdziesz w swoim klubie piłkarzy głównie z jednego kraju. W ten sposób już na początku będziesz mieć przyzwoite zgranie zespołu. Na początek wybierz jeden z tych krajów. Kurczę, wybrałbym Niemcy, ale w Niemczech zazwyczaj wtedy za co to dotrafiam, to dość z Niemiec. Chciałbym spróbować Włochy. Wybierzemy Włochy. Zobacz, może będę miał też większe szczęście dla graczy z Bundesligi, bo będę chciał grać tak jak w 21 z Lewandowskim. Sensi. SP. Może być. W porządku, skład może nie jest najsilniejszy, ale masz kilku solidnych piłkarzy. Ten klub z pewnością sporo zyska pod twoim kierownictwem. Poświęć chwilę na zapoznanie się z drużyną, po czym przejdź dalej. No, miejmy nadzieję. Mogę dać jego. Jest tu jakieś zdranie. PO Włocha nie mam. Okej, dajemy dalej. Twoim pierwszym zadaniem będzie pozyskanie piłkarza na zasadzie wypożyczenia w celu wzmocnienia jednej z pozycji. Wybierz dowolnego zawodnika, którego zastąpisz nowym nabytkiem. Okej, zobaczmy. Który dla... A. Czekaj. A mody pustym jeszcze nie. Napastnik. Nie, elo. Davis, bo będę kierował pod Niemcy. Od razu lepiej. Piłkarze na wypożyczeniu dołączą do twojego klubu na z góry określoną liczbę meczów. Wykorzystaj ich jak najlepiej, póki nie wygaśnie ich kontrakt. Okej. Okay. Żeby móc rozgrywać mecze, drużyna musi mieć... No i mamy stroje. Wybierz jeden z tych. Będzie je można później zmienić, kiedy zdobędziesz nowe w trakcie gry. Leczy. Hiszpania. O, jest Real Madrid. Myślę, że wybiorę Real Madrid. Milan drugi biały, to nie. Jest Legia Warszawa. Rapid Wiedeń, Piemonte Calcio. F3 Barcelona, o kurczę. Wybierzmy F3 Barcelona. Fani będą chętnie kibicować twojemu zespołowi, ale najpierw musisz dać im herb, z którym będą się identyfikować. Wybierz jeden z tych i ruszajmy na murawę. Włochy, Real Madrid, DC United. Dajmy DC United. Cóż, to było proste. Teraz przechodzimy do sedna sprawy. Rozgrywaj mecze, handluj na rynku transferowym i zbuduj zespół swoich marzeń. Okej. Będzie. A, bo kupiłem teraz w sprzedaży, to mam do wyboru... Mam do wyboru... A, dopiero 27 września będzie... udostępniona lub od 1 października. Ja mam wersję Ultimate.
Ale na Steamie w sumie pisał, że od 1 października będę mógł grać. Ale mam już 4600 zł. Paczka startowa. Paczka piłkarzy niewymiennych przed sprzedaż. Okej, utwórzmy pierw stadiony. Zobacz przedmioty wymagające twojej uwagi. Okej, to wiem jak działa. Alaba poszedł do Real Madryt, no tak. Son. Może się przydać na wyjście z ławki. Okej, i teraz mogę otwierać stadiony. Zielono-czerwony. Faktycznie jest dekoracja stadionów. Okej. To jest paczka z przedsprzedaży, niewymienna. Zawiera pane wypożyczenie, ambasadora Food do wyboru na wypożyczenie wymienne dla piłkarza Tot. Zacznijmy od tych paczek tutaj po lewej, plus 80. Vidal. Kurczę, wszystko mi kreuje pod włoską. Nie, w sumie nie. Powiem tak, dam ich na sprzedaż. I stąd będę sobie ich brał. Hernandez zawsze mogę zostawić. Vidal jest trochę wolny. LPPP może być. SO. PO na zmianę w sumie. Okej, ci trzej mogą mi się przydać na zmianach. Środkowa paczka, aby nam przyniosło szczęście. Marcelo, nie jest źle. Muszę powiedzieć, że się cieszę. Kurczę, wszyscy niemieccy gracze poszli do Hiszpanii, z tego co widzę. Pepe, Marcelo, LP, CPS. O. Okej. Kolejna złota paczka. Izak. I to będzie napastnik, który będzie wchodził w zmiany, bo ma dobre tempo. Kamada. Jest Niemiec. Dobrze, mogę go zostawić. To jest francuska Lidla. Sprzedaż. Jarmulenko, jaki wolny. LP. Sportello. SO. Okej. W sumie mogę ich zostawić. Nie wiem, w sumie to jest... Jakie są toty? Gabriel Jesus. O kurde.
żeby miał grać na początku angielską ligą. Kurde. PP. LO. McAfee. No zobaczymy. Przeglądaj. Są tutaj paczki z otwarciem. Jeśli chcesz już teraz zagrać swoje pierwsze spotkanie, wybierz opcję graj. Jeśli chcesz się dowiedzieć, co możesz robić dalej, wybierz opcję ucz się i ulepszaj, aby przystąpić do wykonywania zadań i zdobywania nagród, dzięki którym wzmocnisz swój skład. Ucz się i ulepszaj. W Ultimate Team znajdziesz wiele rzeczy do opanowania. Wybierz podstawy, aby rozpocząć naukę. Za każde zadanie dostajesz nagrodę, zatem koniecznie wykonaj je wszystkie. Okej, rivalsy. Okej, zespoły. Starcia ikon. Ekipa Katia, ekipa Zidana. Dajmy jedno. Potwierdź. Zobacz zadania. Asysta z Serie A. Okej. A to jest drużyna tygodnia. Okej. W sumie może mogę trafić Kimisia na wypożyczenie, więc jest dobrze. Zobaczmy. Ale nie trafiłem Kimisia. Niestety. Fody. A nie, mogłem wybrać znowu chyba Sona, by mi się zsumowało. Dobra, nieważne. Okej, teraz spróbujemy otworzyć co tą paczkę z podglądem w sumie. Kramać. Napastnik. Czy jest tyle warty? Zastanowię się. A tutaj tu paczkę. Potwierdź. Użyjmy to 150 monet. Zobaczymy. Endombre. Nic ciekawego niestety. Ten jest szybki. Zobaczmy, czy teraz trafimy. Portugalia, bramkarz Rui Silva. Liga portugalska, niestety nic ciekawego. Esperafinia. Chiny. Okej. W sumie wziąłbym tego Karamicia. O, i 1000 monet może być. Herby na sprzedaż, bo mnie w sumie nie interesują. W sumie mogą mnie dać na sprzedaż za więcej.
Okej. I otwórz. Dobrze, Rudinium. On może mi się chyba wrzucić na sprzedaż. Sprawdź duplikaty. Porównaj ceny. Tak. Okej. Mogę go na razie używać na zmiany. Zobaczmy podgląd. Coś ciekawego będzie. Nie, to już nie jest nic ciekawego. Okej. I otworzyłbym paczkę, tu paczkę. Japonia SPD Endo. Niebiesko-czarny sektory. No kupię ostatnią jeszcze. I sobie zostawię resztę pieniędzy. Na coś mniejszego. Skocja SPD Metomini. O, mamy myśliwego, który by mi się na pewno wrzucił. Dobra, teraz będzie ostatnia. Zgasła mi lampa, sorki. Liwatowicz. Kroacja, na sprzedaż, bo mi się nie przyda. Wilson. O, trener Company. Interesujące. Żeby było 3400, niech będzie 3400. Tak będzie pełniejszy. Bojata. I to jest dobre, bo mi się już ustawia w podniemcy trochę. Okej. I tyle z otwierania paczki. A w sumie jeszcze dwie. Niech mi zostanie 300. Czaka. Fiorentina. I ostatnia paczka. I mi zostaje 300 na później. Włochy, SPO, Roma, FC, Zaniolo. Okej. Okay. Też będę musiał ulepszyć mój skład tutaj. Ale na tym zakończę ten odcinek. Jeżeli ten odcinek z Ultimate Teams FIFA 22 Wam się podobał, zapraszam do lajkowania i subskrypcji. Sludamian.pl. Do następnego odcinka.